jak niebezpieczny jest czasem leczyć się z grypy domowymi środkami, słuchając amatorskich rad sąsiadów, niech posłuży za dowód smutna sprawa kamasznika, pana Marcelego Pszczółkowskiego, odbyta przed sądem Grodzkim. Pan Marceli kaszlał od dłuższego czasu, kościach go łamało i w ogóle czuł się bardzo źle. Sąsiad jego przez ścianę, pan Antoni Bobek, elektromonter, nie mogąc słuchać po nocach kaszlu pana Marcelego, zaczepił go rano w korytarzu i rzekł: panie Pszczółkowski, na grypę tylko bańki. Kasz pan ich se postawić sztuk tak ze 140, a na rano będziesz pan zdrów jak ryba. Pan Pszczółkowski posłuchał rady, ale nie mogąc skompletować dostatecznej ilości baniek, który zebrał tylko 40, zwrócił się o pomoc do dobrego sąsiada. Co z tego wynikło, opowiedział pan Marceli sądowi w następujących słowach. Pan Bobek baniek nie posiadał. Znakiem tego kazał mnie wziąć duży słój i powiedział, że on wystarczy za setkę bań. Faktycznie, w tym słoju moja żona kwasiła 50 dużych chrobieszowskich ogórków. Takim prawem rachunek się zgadza. Ponieważ nikt inszy słoja do pleców przystawić mnie nie umiał, pan Bobek sam się tego podjął. Kazał mnie kupić butelkę leczniczego spirytusu, zrobił z waty pochodnie, oblał i podpalił. Myślałem, że skonam przez sądu, jak mnie słój na plecach postawił. Na dobitek od pochodni firanki się zajęły. Ja leżę ze słojem z tyłu i nie wiem, co robić. Firanki się palą, słój mnie ciągnie jak cholera, a pan Bobek mówi, że galanteria rzecz nabyta, a zdrowie przede wszystkim. I dawaj mnie przestawiać naokoło słoja jeszcze 40 zwyczajnych baniek. Żona firanki ugasiła, całe mieszkanie wodą zalała, ja leżę pod kołdrą ze słojem na plecach, ciągnie mnie jak nagła krew i czekam, co będzie dalej. 10 minut minęło i przepis każe bańki zdjąć. Proszę o to żonę, ale słaba kobieta nie mogła dać rady. Tak się słój do mnie przyczepił, że ani róż go oderwać. Żona ciągła, dzieci ciągli, pogrzebaczem podważali, nic. W taki sposób widzę, że krywa, bo pod słojem mam guz z pół metra wysokości. Jak tak dalej pójdzie, na całe życie garbatem się mogę zostać. Rozpacz mnie ogarnęła. Żona przeklina, dzieci płaczą, a ja głupi latam ze słojem po mieszkaniu i cierpię. Dopiero zawołałem z dołu stróża, który udzielił mnie pomocy. W jaki sposób? Kopnął w słój, tak że ze łbem pod łóżko wleciałem.